To teraz poproszę Wojciecha Borowika z Inicjatywy Obywatelskiej Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Następna będzie pani Krystyna Murgalska. Witam państwa serdecznie, ale w pierwszych słowach oczywiście chciałem podziękować organizatorom, panu premierowi, panu ministrowi. Rzeczywiście bardzo cenna inicjatywa, chociaż nie obywatelska, ale prawie. Ale zacząć chciałem od czegoś innego. W nawiązaniu do ostatniego głosu, wtedy komitety obywatelskie to rzeczywiście nie były organizacje pozarządowe, tylko antyrządowe, bo po to je tworzyliśmy tak naprawdę. Jasne, jasne. Ale przechodząc do poważniejszych spraw, to chciałem nawiązać do finansów, bo tak naprawdę one stanowią podstawę funkcjonowania inicjatyw obywatelskich. Otóż właśnie, teraz wracając jednak do tego poprzedniego, do poprzedniej nazwy, organizacje pozarządowe. Co to są za organizacje pozarządowe, jak duża część tych organizacji bierze pieniądze od rządu, od administracji rządowej. Mało tego, bierze te pieniądze i w trakcie i również po trwania tej wspólnej relacji jest od tej administracji zależna, bo musi rozliczyć projekt, bo jest potem w dalszym ciągu poddawana różnorakiej kontroli i może być przy złym ułożeniu relacji odsunięta od dalszych projektów. W związku z tym na dodatek, jak ma pełnić taką funkcję obserwatora władzy publicznej, jeżeli jest od administracji rządowej w pełni zależna, bo jeżeli bierze od niej pieniądze, to trudno, żeby tak do końca miała odwagę spojrzeć jej na ręce. I to niestety na szczeblu rządowym i samorządowym. I myślę, że to jest podstawowa sprawa, z którą powinniśmy się zmierzyć. Czyli sposób finansowania tego sektora, który wyjąłby administracji finansowanie. Finansowanie organizacji obywatelskich, społecznych, jak zwał, tak zwał. I to też pomoże rozwiązać dylemat ministra Stanowskiego. On wtedy nie będzie musiał podpisywać żadnych dotacji, bo będzie od tego uwolniony. Jeżeli te wszystkie fundusze byłyby zgromadzone, na przykład w takim funduszu inicjatyw obywatelskich, zarządzanych w taki sposób, żeby to zarządzanie było niezależne od administracji rządowej, to wtedy myślę, byłoby to rozwiązanie dla wszystkich do przyjęcia, bo my byśmy nie musieli się specjalnie wtedy oglądać na administrację, a administracja miałaby z nas rzeczywiście pożytek, bo miałaby prawdziwego partnera, który również patrzyłby jej na ręce. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, pani Danusia Przywara zaczęła, a ja dokończę. Otóż jest tak, że czego się od nas wymaga? Już pomijam kwestię ogromnej biurokracji, że my podpisujemy tych dokumentów tyle, że nie wiem jak lasy wytrzymują, no ale jeszcze jakoś wytrzymują, nie wiem jak długo. I my się wywiązujemy ze swoich zobowiązań umownych. Mało tego, od nas się wymaga, żebyśmy w projekcie włożyli wkład własny, własne pieniądze i zapłacili za administrację, bo musimy z góry wyłożyć pieniądze, żeby dostać potem refundację. A refundacja czasami przychodzi po kilku miesiącach, a czasami nawet po roku. To powiedzcie państwo, w jaki sposób my mamy się utrzymywać, w jaki sposób mamy nasze problemy finansowe rozwiązywać. Tak naprawdę my kredytujemy administrację publiczną, co jest w ogóle odwróceniem całej, myślę, historii. I ostatnia sprawa, bo o tym nie mówiliśmy, a wydaje mi się to też rzecz bardzo ważna. 1%. Ja jestem ciekaw, bo nie usłyszałem to od żadnego z państwa, jak ten 1% jest dystrybuowany. Tak naprawdę jakiego rodzaju organizacje ten 1% w większości dostają. Bo ja mam takie wrażenie, może się mylę gruntownie, że na przykład fundacja, czy stowarzyszenie, czy organizacja powiązana z jakimś, powiedzmy, z instytucją medialną, bierze sporą część tej puli. A dlaczego bierze? No bo oczywiście ma największe przebicie do opinii publicznej, a często nie jest tak, że prowadzi najbardziej potrzebną działalność dla społeczności.
I tym pytaniem chciałem właśnie dokończyć. Jaka jest dystrybucja tego 1% i czy rzeczywiście ten 1% trafia do organizacji, które tego najbardziej potrzebują? Dziękuję bardzo. Za mniej więcej miesiąc chcielibyśmy kontynuować to spotkanie właśnie poświęcone sprawom finansowym i prawnym, konieczne rozwiązania finansowe dla rozwoju inicjatyw obywatelskich. Nie wiem, czy razem finansowe, prawne połączymy, ale jak na razie to byłby kolejny krok. Między innymi ta sprawa 1% też, no nie chcę teraz odpowiadać, ale bo będzie czas później. Bardzo proszę panią Krystynę Mrugalską z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Następny jest Andrzej Porawski. Najpierw chcę bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tej debaty. Myślę, że ona już dawno powinna się odbyć. Dlatego, że jeżeli mamy poczucie niedoskonałości demokracji z tego powodu, to szkoda, bo może wcześniej mogliśmy coś więcej zrobić. Reprezentuję organizację osób niepełnosprawnych i rodziców osób niepełnosprawnych, które mają ograniczoną możliwość samoreprezentacji. To są zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. W tej chwili organizacje te zrzeszają około 100 tysięcy osób niepełnosprawnych i rodziców i organizują różnego rodzaju formy rehabilitacji i wsparcia dla ponad 100 tysięcy osób niepełnosprawnych. Czyli jest to potężna działalność infrastruktury, zatrudnieni pracownicy, w całości zastępujący działanie państwa, czyli są to zadania publiczne, które są związane i ze standardami, i z dawaniem usług ludziom, które wpływają na organizację ich życia. I problem, z którym się borykamy, dotyczy tego, w jaki sposób organizacja obywatelska, taka jak niepełnosprawni lub ich rodzice, obciążeni tym problemem, ma zastępować państwo wtedy, kiedy nie jest upragnionym do dialogu, kiedy często jest właśnie niemiłym czy uciążliwym partnerem, który się czegoś domaga dla swoich beneficjentów, dla swoich podopiecznych, a władza samorządowa na przykład wolałaby sama to robić albo uważa, że można by tego nie robić. Problem tych organizacji polega na tym, że są zależne, tak jak pan powiedział, są zależne od pieniędzy, ale nie w taki sposób, że te pieniądze są potrzebne na finansowanie organizacji. Bo żadna organizacja w Polsce nie jest finansowana. Finansowane są zadania, które ta organizacja realizuje i z tych zadań co do złotówki trzeba się rozliczyć. Chcielibyśmy, żeby organizacje mogły rzetelnie wykonywać swoje zadania dla dobra tej kategorii obywateli, a nie żeby każdego roku stawały wobec problemu, że w tym roku nie będzie pieniędzy. Albo w tym roku będzie 50% tych pieniędzy. To czy to znaczy, że trzeba wymawiać pracownikom, robić grupowe zwolnienia, co też kosztuje przecież? To jest, powiedziałabym i zgadzam się ze wszystkimi zarzutami, które pan z panelu wymienił jako patologię, że jesteśmy lekceważeni jako partnerzy, że jesteśmy zniechęcani jako partnerzy, że się gasi naszą motywację do działania społecznego właśnie dlatego, że jesteśmy źle traktowani i niepoważnie. Chciałabym, żeby takie hasło aktywność obywatelska to wspólna sprawa oznaczało, że to nie tylko obywatele dla siebie mają to robić, ale również ta władza, która ma być partnerem,
robiła to dla wspólnego dobra, czyli dla dobra całego społeczeństwa. Kuriozum, i to na koniec, które nas czeka, polega na tym, że została zmieniona ustawa o finansach publicznych w ubiegłym roku, w której po cichu, bez wiedzy środowiska, nawet bez opinii Komisji Polityki Społecznej, minister finansów wprowadził zapis, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w większości pochodzą środki na te zadania zlecone, traci osobowość prawną, staje się kontem w Ministerstwie Pracy, nie ma zarządu, nie ma komisji, nie ma rady nadzorczej. Decyzję podejmuje albo pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, albo minister, ale decyzje się krzyżują. Jest cała masa zapisów, które doprowadzą z całą pewnością do tego, że cała ta konstrukcja przez lata wypracowana się zawali. I dla mnie nieodpowiedzialnością jest, że nikt nie przejmuje się tym, co się stanie, a stanie się krzywda dla ogromnej ilości ludzi, dla tych organizacji, które zbudowały infrastrukturę i dla państwa. Chcielibyśmy prosić, żeby w dalszej dyskusji brać pod uwagę również kwestie zadań publicznych, które biorą na siebie organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To jest sprawą PFRON-u już kancelaria się zajmowała wcześniej, bo było zagrożenie, że w ogóle nie będzie finansowania na początku roku, to minister Irena Wójcicka, i myślę, że trzeba będzie z nią jakoś dalej tę sprawę ciągnąć. Teraz poproszę pana Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura Zarządu Związku Miast Polskich, a później proszę Michała Wroniszewskiego. Dziękuję bardzo, panie premierze, panie ministrze. Ja też chciałem podziękować za zaproszenie na to spotkanie, ale w odróżnieniu od kilkorga przedmówców chciałbym podziękować obywatelowi Bronisławowi Komorowskiemu za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, a także obywatelowi Tadeuszowi Mazowieckiemu i obywatelowi Henrykowi Wójcowi, którzy tam siedzą z przodu. Jeszcze jedno zdanie a propos tej pozornej i nieusprawiedliwionej dychotomii. Jak z niektórymi spośród tu obecnych i jakieś 30 lat temu pisaliśmy taki dokument, który się nazywał Rzeczpospolita Samorządna, to tam nie odczuwaliśmy, ja do dziś nie odczuwam różnicy między obywatelskością a samorządnością. Natomiast rzeczywiście jest pewien problem w relacji tych dwóch środowisk, bym powiedział, bo nie chcę używać tych sektorów i poza czy oprócz rządowych. On pochodzi z natury tych dwóch środowisk. Samorząd to jest część władzy publicznej, która działa w granicach prawa i realizuje zadania nałożone przez ustawy i tylko na te zadania może wydać pieniądze. Na szczęście organizacje pozarządowe, jak to wynika z tej książeczki, którą wszyscy dostaliśmy, w 2008 roku od administracji samorządowej i rządowej razem miały tylko 28% ze wszystkich swoich środków, bo rzeczywiście w tych 28% organizacje obywatelskie, społeczne musiały się jakoś dostosować do warunków, które ta administracja samorządowa postawiła, bo je musiała postawić. Musiała postawić, bo są takie ciała, które się nazywają Regionalne Izby Obrachunkowe i jak wydamy złotówkę nie na to, co mamy zapisane w ustawie, to niektórzy z naszych kolegów mają już określone kłopoty. Ale ponad 50% środków z tych 12,7 miliarda to są środki, to są dochody własne organizacji społecznych. W związku z tym organizacje społeczne mogą je wydawać jak chcą. Natomiast chcę powiedzieć, że tu były złe przykłady podawane na tej sali dzisiaj. Ci wójtowie, którzy chcą zabrać lokale, no, ja nie mówię, że ich nie ma, ale to są jakieś bezmyślne typy. Na szczęście te przykłady, którymi ja się zajmuję, to jest coraz więcej bardzo ciekawych i coraz lepiej działających rad pożytku publicznego, coraz lepiej konstruowanych i to wspólnie konstruowanych programów współpracy.
Niektóre niestety tylko miasta, bo to jest kwestia potencjału, organizują centra organizacji pozarządowych. To nie jest oczywiście idealne, ale to pokazuje, że to zmierza w dobrym, a nie złym kierunku. Natomiast ja chciałbym na koniec powiedzieć, że jest jeszcze druga droga, którą ustawa, przynajmniej w tej części, która nas dotyczy, na którą my możemy Państwu dać pieniądze, ustawa ją ukształtowała, ale nikt do tej pory z niej nie skorzystał. Ona nie jest łatwa, ale jest. I to piłka jest po obu stronach. Urzędnicy są tu złym partnerem. To jest mianowicie sytuacja, że Państwo przychodzicie z ofertą nie w ramach otwartego konkursu ofert, tylko z własną ofertą. Z ofertą, co do której nie ma żadnych ram, co do których nie ma z góry określonych warunków. Oczywiście urzędnik, jak do niego przyjdziecie, to spojrzy na was, ja nawet nie umiem pokazać, jak złym okiem, i bardzo mu się nie będziecie podobali. To jest jasne, bo urzędnik woli, jak wszystko idzie utartą ramą. Ale piłka jest po waszej stronie. Przepraszam, że mówię waszej, ale też się nie umiem wyzwolić od tej dychotomii, jak widzicie. Ale to jest droga, którą powinniśmy wszyscy wspólnie pójść. My zrobimy w taki sposób, jako Związek Miast Polskich, że ogłosimy konkurs dla tych organizacji pozarządowych, które poszły tą drugą drogą, i dla tych gmin, które dały pieniądze tą drugą drogą. Ale to wy musicie przyjść z tymi ofertami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kuba Wygnański mówił o ustawie o partnerstwie publiczno-prywatno-społecznym, bo to dotychczasowe jakoś nie spełniło swoich nadziei. Teraz poproszę pana Michała Broniszewskiego ze Stowarzyszenia Autystycznego, a później Krzysztof Zacharzewski. Michał Broniszewski, reprezentuje Fundację Synapsis, która zajmuje się pomocą, różnoraką pomocą osobom z autyzmem i ich rodzinom. Należymy do tej dużej grupy organizacji, o których pani Krystyna Mrugalska właśnie mówiła, więc nie będę powtarzał. To jest specyficzna sytuacja organizacji prowadzących stałe placówki i mających konieczność utrzymywania stałego finansowania. I tych organizacji, zwłaszcza w naszym polu, jeżeli chodzi o problemy zdrowia psychicznego i autyzmu, jest ciągle za mało. Za mało dlatego, że realnie, systemowo rzecz biorąc, w tej chwili te organizacje są bytem niemożliwym. To znaczy nie ma realnie jakby mechanizmów, które by tworzyły ich działania jako stabilne. Szczególnie to zwraca uwagę kumulacja problemów na przykład w ostatnich latach. I one się odbijają wielostronnie. Na przykład jeżeli chodzi o kryzys, to on jednocześnie zmniejsza dopływ z funduszy prywatnych, jak i z publicznych. Jeżeli chodzi o powódź, to ona obcina i zarówno z PFRON-u są zabierane pieniądze, jak i z samorządów, i one nie lądują, tak jak poprzednio, w finansowaniu tych zadań publicznych. Także na to bardzo bym chciał zwrócić uwagę, żeby jakby ta wielostronność problemów była brana pod uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krzysztof Zacharzewski z miejscowości Sławno, powiat Czaplinek chyba, tak, o ile pamiętam. A organizacji nie pamiętam, proszę. No to po Jeziorze Drawskie, lokalna grupa Partnerstwo Drawy, tutor, animator Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i też realizator programu Działaj Lokalnie. Chciałbym jako osoba ta, która jakby siedzi tam na dole tych szczebli, tej drabiny, powiedzieć optymistycznie, że mimo tego, że te statystyki nie wyglądają zbyt dobrze, mimo tego, że w terenie też nie widać tego, co się dzieje, ale musiałbym Państwu wiedzieć, że tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Tylko, że są one zazwyczaj tam, gdzie nie ma internetu, tam, gdzie pracy jest na tyle dużo, że ludzie nie mają czasu wypełnić ankiety, na podstawie której te informacje się wypełnia. I robi się bardzo dużo małych, prostych rzeczy, które są ważne dla społeczeństwa. I jedno tych ludzi bardzo mocno łączy. To, że nie mają szans na pieniądze i wszystko muszą robić wzajemnie, prosząc siebie, sąsiada, i wzmacniając te więzi poprzez to, że jednak czują się nawzajem potrzebni. I
I tak się dzieje, tak między nimi również u nas się dzieje. I to jest ta jedna strona, ta optymistyczna, natomiast istnieje też druga strona, czyli tych funduszy, które istnieją, które są dla nich przeznaczone. Tylko jakoś to społeczeństwo lokalne, ci mieszkańcy, te grupy nieformalne, te stowarzyszenia lokalne, jakoś nie mogą do tych pieniędzy dotrzeć, chociaż są te pieniądze dla nich naznaczone. Może dlatego, że tworzy się programy unijne typu Equal, który został przeznaczony na takie inicjatywy lokalne, którego beneficjentami często były duże firmy, bo małe nie mogły sobie z tym poradzić. Są programy pokaloskie, których tak naprawdę chodzi o to, żeby dać zarobić realizatorom programów, a nie zostawić w terenie efektów tej pracy. No i tak jak w programie LIDER, że są inicjatywy oddolne, które się wspiera, a tak naprawdę ta oddolność kończy się na etapie weryfikacji wniosku przez urzędnika Urzędu Marszałkowskiego, który jak Bóg stwierdza, co jest dobre dla społeczności, a co nie. No i to jest niestety taka rzeczywistość. No. Ale w tej całej sprawie jest kilka takich, myślę, bardzo też dobrych rzeczy, z których niestety nie ciągniemy doświadczeń, jakby nie spoglądamy w to, co dzieje się dobrze. To, że ci liderzy są na dole wspierani, że ludzie pomagają ludziom indywidualnie czy zbiorowo, program liderzy. Jest program Działaj Lokalnie, który za pomocą bardzo prostych procedur zrozumienia lokalnego, społecznego, za nieduże pieniądze robi naprawdę ogromne inicjatywy, które zostają i które podbudowują to społeczeństwo. Czy też program realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi ze wspaniałą załogą Piotra Szczepańskiego, który w terenie od dawna robi naprawdę wielkie i piękne rzeczy i to jest widoczne. I to są te programy, dzięki prostym procedurom, dzięki minimalnej biurokratyzacji, dzięki temu, że ludzie nastawieni są na efekty i przymykają oczy, ewentualnie uczy się wzajemnie pomiędzy partnerami, pomiędzy tą administracją, tymi, którzy prowadzą tę administrację, a tymi, którzy zmuszeni są do tego po wykonaniu pracy, jakby ustala się pewien konsensus i daje to pewien efekt, który przede wszystkim koncentruje się na tym, co zostaje wśród ludzi i zostaje w terenie. I myślę, że to, co dzieje się teraz, między innymi z programem LIDER, którym przyszło mi działać i niestety to, co się dzieje w tym programie, sprawia, że jednak chyba piękna inicjatywa zostanie zabita. W każdym razie to, co się dzieje z tym programem, pokazuje jednak zupełnie coś odwrotnego. Nie wiem czemu. Spróbujmy zastanowić się, dlaczego nie czerpiemy z dobrych wzorców, szukając w nich tego, co może poprawić nam wydatkowanie tych pieniędzy i co może sprawić, że program LIDER, który obejmuje 90% obszarów wiejskich i naszego kraju, nie sprawi tego, że pieniądze dotrą do ludzi, bo patrzy się na nich jak na złodziei, którzy chcą zabrać pieniądze, a nie zrobić coś nowego. Nie patrzy się na ludzi, którzy jednak składają te wnioski do lidera i którzy mimo tego, że ta procedura jest okropna, paskudna i muszą spełnić bardzo dużo poprawek i dodatkowych załączników, że na tych ludzi nie patrzy się jako tych, których trzeba chronić, żeby jednak zrealizowali to, co sobie założyli w tych programach, a nie jako tych, którzy czmychają, którzy jakby chcą jakby zawładnąć te pieniądze i jakby prywatnie do siebie przyciągnąć. Ja tego nie rozumiem. Myślę, że państwo też macie swoje doświadczenia i mimo tego, że każdy z nas ma swoje własne, z własnego podwórka doświadczenia, w tym gronie może spróbujemy zastanowić się, może ktoś zna rozwiązanie albo pomoże, by tą sytuację uzdrowić, bo do końca
programowania, okresu dofinansowania z Unii Europejskiej mamy czasu coraz mniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Programem LIDER zajął się, o tym zresztą mówił, i może jakoś rzeczywiście twoja propozycja, żebyś tym dalej jakoś zajął, żeby jakiś taki audyt tego zrobić, może dałoby się jeszcze coś naprawić w tym zakresie. Zaraz dam ci głos, tylko powiem, że teraz może od razu Piotrkowi, a następna będzie pani Katarzyna Cukierska z Ostrowca Świętokrzyskiego. Piotr, chciałeś coś powiedzieć, tak? Będzie za parę dni gotowy raport nasz z Okrągłego Stołu poświęconemu liderowi, o czym masz mój przedmówca. Także oczywiście będzie dostępny dla wszystkich i po to go zrobiliśmy, żeby był dostępny. Tak. A przy okazji chciałem powiedzieć, że Krzysztof Zacharzewski ze wsi Sławno, w zachodniopomorskim, byliśmy tam razem kiedyś z żoną, to naprawdę było zdumiewające, że w tym wsi, która jest mieszanką absolutnie różnych ludzi, bo przecież to jest zachodniopomorskie, jednak jest właśnie inicjatywy obywatelskie. To było ciekawe, że jednak nawet taka wieś, to co mówił prezydent Komorowski wcześniej, zaczyna się coś ciekawego dziać. I no, oczywiście potrzebny jest lider, potrzebny jest ktoś, kto zaczyna to robić, ale to było bardzo ładne. Poproszę panią Katarzynę Cukierską. A tutaj jest. Ja oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość wypowiedzenia się. Proszę państwa, z wielką uwagą przysłuchiwałam się tym wszystkim bardzo wartościowym wypowiedziom. Mam taką swoją uwagę, takie swoje podsumowanie. Proszę państwa, jak moja działalność dosyć już długa w trzecim sektorze, bo już ponad 10 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, mówi i pokazuje, jak moja obserwacja rzeczywistości pokazuje, to niestety ja oprócz tego, że będę mówiła mało optymistycznie, jestem jednak nastawiona optymistycznie i wierzę, że da się to wszystko zmienić. Proszę państwa, przede wszystkim wydaje mi się, że mamy za mało edukacji obywatelskiej, dlatego że większość ludzi, z którymi ja się spotykam, nie mówię o naszym tutaj gronie, bo tutaj wszyscy jesteśmy aktywnymi obywatelami, my budujemy, wspieramy społeczeństwo obywatelskie, ale ludzie naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy, co to jest społeczeństwo obywatelskie i właściwie czemu ma im służyć, skoro nawet nie wiedzą dokładnie, co to jest. A jeżeli na przykład młodzież, którą badaliśmy ostatnio w naszym fantastycznym obywatelskim projekcie, 74% młodzieży badanej przez nas nie wie, co to jest organizacja pozarządowa, no takiej nazwy użyliśmy. Pozostała część, która twierdziła, że wie, nie potrafiła wskazać prawidłowej definicji takiej organizacji. To jest na etapie młodzieży, ale niestety ta niska świadomość tego, co to jest społeczeństwo obywatelskie, jest również w samorządach. Wyszłam naprzeciw z pięknym projektem obywatelskim do mojego samorządu. Robiłam debaty oksfordzkie we wszystkich szkołach licealnych, na których ta młodzież miała debatować właśnie na tematy obywatelskie. Niestety nie mogliśmy tego projektu zrealizować tak, jak chcieliśmy. Mam nadzieję, że tutaj grantodawca się przychyli do naszego sprawozdania. Nie mogliśmy zaprosić władzy, która w mieście funkcjonuje, żeby słuchała młodzieży, która coś miała do powiedzenia. Dostałam informację od władzy naszej, że nie będę robiła polityki w szkole. Ja na to, że nie chcę robić polityki, tylko chcę dać przestrzeń młodzieży do tego, aby mogła wypowiedzieć się na tematy swojego miasta i otaczającej ich rzeczywistości. No i tutaj polemika, co to jest, i zapytałam więc w związku z tym, jak i kiedy mamy uczyć młodzież społeczeństwa obywatelskiego i tego, żeby aktywnie w nim uczestniczyli. Odpowiedzi nie otrzymałam do dzisiaj. Projekt zrobiłam, badania są dostępne na naszej stronie, to jest strona www.pisk.eu, skrót od Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych. No i jestem, że tak powiem, trochę załamana, a z drugiej strony mam świetne badania i świetne powody do tego, żeby pisać wspaniałe projekty na tą edukację obywatelską i chyba zacznę od urzędników. Co jeszcze mnie przeraża? Będąc na studiach na ostatnim roku, na zaliczenie jednego z przedmiotów mieliśmy zadaną pracę. Temat brzmiał społeczeństwo obywatelskie w twoim środowisku lokalnym. Jak się przejawia, jak funkcjonuje. Mieliśmy to uzasadnić swoimi słowami, opisać jak to wygląda. Na około 100 osób w grupie, tylko ja w pierwszym terminie zaliczyłam pracę. Pozostałych praca została odrzucona ze względu na to, że to były gotowce z internetu. Także nie dość, że społeczeństwo obywatelskie, to jeszcze swoimi słowami. Także pytam, na jakim etapie i gdzie zabrakło tej edukacji?
bo wydaje mi się, że cały czas jest coraz za mało, jest stanowczo za mało. I wydaje mi się, że dużo rozmawiamy na ten temat, ale za mało rozmawiamy na ten temat właśnie w środowiskach swoich, lokalnych, mówiąc ludziom, tłumacząc, uświadamiając i przede wszystkim mówiąc, po co to społeczeństwo obywatelskie. No ja się jeszcze nie poddaję, mimo tego, że ciężko było do tej pory. Co więcej, moja aktywność obywatelska przypieczętowała się tym, że od 3 miesięcy nie mogę znaleźć pracy. Także życzę powodzenia Państwu i sobie w dalszej drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Agnieszkę Rymszę, następny jest pan Jarosław Lipczyc. Agnieszka Rymsza, ja reprezentuję Porozumienie Autyzm Polska, też skupiające organizacje zajmujące, pomagające osobom z autyzmem. Ja tu chciałam no już właściwie podkreślić kilka myśli, które już wcześniej padły. Mówiliśmy o tym, jak to rzeczywiście stworzona w poprzednim systemie dychotomia my i oni, czyli władza kontra społeczeństwo się utrzymuje. Mówiliśmy również, że zaufanie i współpraca, kluczowe elementy kapitału społecznego są niezbędne dla rozwoju. I zastanawialiśmy się, jak go budować. No i natomiast ta dychotomia my i oni no jest ewidentnie zaprzeczeniem takiego wspólnej współpracy i zaufania, a ja to chciałam powiedzieć kilka przykładów, według których uważam, że władza właściwie robi wiele, żeby ten brak wzajemnego zaufania, czy wręcz antagonizm utrzymać między organizacjami a sobą. I tu właśnie chciałam dać kilka przykładów, no powiedzmy niedawnych. Zeszłoroczny pomysł pani Julii Pitery, notabene z minister do spraw walki z korupcją, i to miejsce jest znaczące, która tworzy założenia do nowej ustawy o lobbingu, według której każdy obywatel, który by chciał wpłynąć na ustawę czy jakiekolwiek prawo, musiałby się rejestrować na liście CBA, tak mówiąc w skrócie. Więc to jest, no tak się nie buduje partnerstwa i to nie jest przykład tworzenia zaufania między władzą a obywatelami. Kolejna dziedzina to są liczne konsultacje społeczne, które jak wiem w większości przypadków polegają na tym, że organizacje czy obywatele wysyłają uwagi do różnych projektów, czy aktów prawnych no, wyższego czy niższego szczebla i rzadko kiedy dostają jakikolwiek feedback czy informację zwrotną, dlaczego ich uwagi chociażby nie zostały uwzględnione. I nie wiedzą dlaczego, czy były błędne, czy po prostu nikt ich nie przeczytał, czy... Czasami to sprawia wrażenie, że różnego rodzaju instytucje publiczne mają obowiązek konsultowania, więc wywieszają projekt do konsultacji, a w ogóle nigdy nie patrzą na uwagi, które do nich napływają, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie, nie dając informacji zwrotnej. To również nie jest traktowanie obywateli jako partnerów, czy to nie są działania zachęcające do współpracy. No i oczywiście też już pojawiający się wielokrotnie temat finansowania czy środków finansowych. No też już była tutaj wspomniana instytucja PFRON-u, który tak naprawdę jest też ofiarą sytuacji takiej, że dostaje z budżetu mniej pieniędzy niż zostało mu to obiecane wcześniej. Natomiast jest to taka sytuacja, że organizacje podpisują z PFRON-em umowy wieloletnie, po czym z roku na rok, w połowie roku, nie wiem, PFRON nagle mówi, że mamy sobie obciąć środki o 20%, a jeszcze najczęściej mamy sami poprosić niemalże o obcięcie środków, bo inaczej grozi nam w ogóle wycofanie umowy całej. I to na pewno nie jest traktowanie... Jak ktoś, prawda, daje, państwo jakoś tam daje, potem zabiera środki, no i potem mamy to, że ludzie mają poczucie, że państwo im zabiera to, co im dało i potem wyrównując sprawiedliwość społeczną, nie wiem, jeżdżą na gapę albo robią jakieś inne rzeczy, no to tworzy taki antagonizm. No są, nie wiem, na poziomie wojewódzkim również. Takie mam poczucie, że czasem władze właśnie różnego szczeblu traktują organizacje
nie jako instytucje, które w sposób profesjonalny chcą działać i planować swoje działanie, tylko jak instytucje czy organizacje, które powinny się cieszyć, jak dostaną jakiekolwiek środki, kiedykolwiek. Konkursy często są rozstrzygane miesiącami całymi się czeka na rozstrzygnięcie różnych projektów. Jakiś teraz program systemowy, taki 1-3-6, że dam przykład, no ponad rok nie może ruszyć. Poza tym ostatnio dostaliśmy informację, że zostały przyznane po miesiącach środki z województwa, ale projekty nie mogą ruszyć do przyszłego roku. No jak w takiej sytuacji organizacje mogą cokolwiek planować, jak są tak traktowane? I to na pewno nie buduje partnerstwa i wzajemnego zaufania między tak zwaną stroną społeczną i stroną administracji publicznej czy państwowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana Jarosława Lipczyca poproszę. Następną osobą jest pani Monika Mazur-Rafał. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak przysłuchuję się tej dyskusji i mam takie wrażenie, że że zamknęliśmy się w pewnym kręgu myślenia, pewnym sposobem myślenia. To znaczy od 2 godzin rozmawiamy o tym, w jaki sposób, jak to trudno działa się instytucjom społecznym, organizacjom pozarządowym. Natomiast myślę, że dobrze byłoby na to spojrzeć z takiej perspektywy, że jednak żyjemy w interesujących czasach i coś tam się na tym świecie dookoła powoli zmienia. Znaczy wejście mediów elektronicznych i pojawienie się zupełnie nowych form komunikacji społecznej skutkuje także zmianą form aktywności społecznej. I mam na to dowody z zakresu anegdot bardziej, ale jeżeli na przykład poszukamy sobie klubów miłośników danej marki samochodów, to odkryjemy, że choćbyśmy nawet mieli Deula Nosa, to na pewno istnieje jakiś klub, który organizuje sobie co tydzień zloty. W każdym mieście wojewódzkim jest wyznaczony termin spotykania się na wspólne piwo. Ludzie pomagają sobie naprawiać te samochody, szukają części i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, buduje nam się cała zupełnie taka nowa przestrzeń aktywności obywatelskiej, która wymyka się jakiemukolwiek instytucjonalnemu poznaniu. I powody są dwa. Po pierwsze dlatego, że dzięki Bogu oczywiście, znaczy powody są dwa tak naprawdę. Pierwszy jest taki, że zasadniczo państwo w ogóle nie jest przystosowane do tego, żeby rozmawiać ze strukturami innymi niż ono samo. To znaczy, myśmy się z tym boleśnie zetknęli w zeszłym roku, kiedy żeśmy usiłowali rozmawiać jako taka bardzo luźna koalicja osób, instytucji pozarządowych, prywatnych, przedsiębiorstw, która nie miała żadnej struktury decyzyjnej. Po prostu myśmy się intensywnie komunikowali w sprawie tak zwanego rejestru stron i usług niedozwolonych, pewnie część z Państwa słyszała. No i wtedy rząd powiedział, no dobrze, to z kim mamy rozmawiać? No co myśmy odpowiedzieli, no z nami, ze wszystkimi. Ale jak to ze wszystkimi? No, wyłączcie kogoś, no ale jak mamy wyłonić, jak my nie mamy struktury i tak dalej. No i tak pewnie taka rozmowa długo trwała, jest jakaś niemożność zrozumienia, że są inne formy aktywności, które są inaczej skonstruowane. Drugi powód jest taki, że i to jest to, o czym dzisiaj dużo było, to znaczy o tym procesie profesjonalizacji organizacji pozarządowych, który tak naprawdę jest zabójczy. Znaczy ja kiedy 4 lata temu decydowałem się na to, żeby poprowadzić małą, niedużą instytucję pozarządową, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że podejmuje się zadania niemożliwego, dlatego że nie ma możliwości prowadzenia bez naruszania prawa organizacji pozarządowej, która ma obroty niższe niż PIRA za około 500 tysięcy złotych. Znaczy ilość obowiązków przy prowadzeniu działalności, włącznie z tym, że kto z Państwa pracuje w organizacji pozarządowej, albo a kto z Państwa zaliczył kurs przeciwdziałania praniu pieniędzy? Aha, a Państwo wiedzą, że 2 lata więzienia i że... Dziękuję. Więc ja zaliczyłem ten kurs, ale ilość obciążeń, która jakby jest związana z prowadzeniem jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, nawet bardzo mała, jest tak duża, że organizacje poniżej pewnego poziomu de facto nie mają możliwości legalnego działania. Jakby brakuje takich możliwości, że istnieje gigantyczna przerwa po prostu. I to jest poważny problem, dlatego że z jednej strony wymaga się od organizacji profesjonalizacji, a z drugiej strony w większości programów, które państwo ogłasza, wycina się koszty administracyjno-biurowe, wycina się koszty zarządu, księgowości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jest,
W przypadku ministra kultury w zeszłym roku także wycięło się kwalifikowalność umów o pracę w części programów, dlatego że jak wiadomo, pracownicy organizacji pozarządowych nie zasługują na ochronę socjalną, tak? Jakby innymi słowy, mamy tutaj takie dwie logiki, gdzie te rzeczywistości się zaczynają bardzo powoli rozmijać i mam wrażenie, że to jest to właśnie, to szczególnie trend jest ten taki mocny w ciągu ostatnich 2 lat. To znaczy jest bardzo mocny trend mocnego uzależniania politycznego organizacji pozarządowych. To znaczy doprowadzenia do sytuacji, w której ich działanie inaczej niż jakby poprzez realizowanie zadań zleconych, zadań publicznych, zerwanie z zasadą pomocniczości państwa, jest jakby, że w pewnym sensie stało się obowiązującym nurtem polityki. I to jest coś, co mnie bardzo, bardzo niepokoi. Zresztą bardzo dziękuję Piotrowi, że on o tym tak dużo powiedział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie ten nurt się tutaj bardzo mocno przewija, bo i Liciński też o tym mówił. Znaczy, Piotrku, byśmy musiał zrobić jakąś grupę roboczą, bo coś potrafimy zmienić. Proszę, bo im Monika, a Rafał Mazur. Następna osoba to jest Ewa Kisielińska, tak? Kisielewicz, proszę. Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie i wyrazić naprawdę radość, że takie spotkanie doszło do skutku. I nie jest to tylko uwaga pro forma, bo rzadko, wydaje mi się, można spotkać się w naszym kraju z sytuacją, gdzie zgromadzone jest pewnie ze 200 osób, które rzeczywiście osiągnęły konsensus. Proszę Państwa, to jest jakby trochę niesamowita sytuacja, że tyle osób, tyle głosów, tyle różnych perspektyw, a jednak wszyscy zgadzamy się, że kontakty pomiędzy organizacjami obywatelskimi czy pozarządowymi a administracją publiczną w Polsce to raczej niebezpieczne związki niż realne wsparcie. Wszyscy się zgadzamy z tym, że system finansowania naszej działalności jest niefunkcjonalny tak naprawdę. Ja tutaj pozwolę sobie się podzielić doświadczeniami z mojej organizacji. Ja prowadzę organizację, która zajmuje się edukacją obywatelską, edukacją w dziedzinie praw człowieka, praw obywatelskich. Działania te kierowane są do polskich studentów przede wszystkim. Nam chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie nie tylko dostali wiedzę, ale też zaczęli działać, być aktywnymi obywatelami, tak? Czyli nic innego, tylko chcemy podnosić aktywność obywatelską i partycypację i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, wszyscy się tutaj pewnie też zgadzamy, że takie działania w Polsce są potrzebne, bo taka była diagnoza. Natomiast my swoje działania od 2006 roku robimy w zasadzie tylko za zagraniczne pieniądze. Nie udało nam się przekonać żadnej polskiej instytucji, że tego typu działania, że inwestycja w ten kapitał ludzki się opłaca i że to jest słuszna inicjatywa. To pierwsza uwaga. Druga, działając w międzynarodowym konsorcjum organizacji, które robią podobne projekty w Niemczech, Danii, Holandii i Francji, mamy możliwość porównania, jak tam narodowe jednostki wdrażają programy unijne. I tu na przykład podam program Grundtvig, podam program Youth in Action, gdzie tak naprawdę w Polsce są najtrudniejsze procedury, największe wymogi formalne, największe progi. No i wniosek jest prosty. W zasadzie tymi wymogami formalnymi zabijamy aktywność młodych ludzi i później nie możemy się dziwić, że oni nawet do wyborów nie chcą pójść, skoro na starcie dostają taki poważny kopniak. Co tu dużo kryć. Dlatego no bardzo się cieszę, że to spotkanie, to forum będzie kontynuowane i jakby przechodząc z tej dzisiejszej diagnozy, która niestety optymistyczna nie jest, będziemy mieli możliwość zastanowić się nad rozwiązaniami i nad krokiem dalej, a nie tylko wymieniać się spostrzeżeniami. To jest bardzo potrzebne, natomiast wydaje mi się, że kluczowe jest, co my z tym dalej zrobimy. Dziękuję bardzo. Jeszcze do końca nie wiemy, ale będziemy starali się zrobić. Poproszę panią Ewę Kisielewicz i ostatni zabierze głos pan Bartek Jędrzejczak. Witam serdecznie. Ewa Kisielewicz, ośrodek TŁOK, członek sieci SPLOT w województwie kujawsko-pomorskim.
Cieszę się, że się spotykamy, rozmawiamy i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie kontynuowana, ale mam taką refleksję, żebyśmy nie skupili się za bardzo na terminologii, bo zaczęły się już takie rozważania na temat tego, czy jesteśmy organizacją obywatelską, czy pozarządową. Nie chciałabym, żebyśmy szli w tym kierunku właśnie a propos, jak będziemy się nazywać, tylko nie forma, a treść, bowiem też na obszarach wiejskich jest dużo tej treści nieskupionych w żadnych formach. Myślę na przykład o kołach gospodyń wiejskich, które w tej chwili działają jako tak naprawdę luźne struktury pokołek rolniczych. Nie ma w naszym województwie, jest prawie 300 takich kół i dla mnie jest to przykład świetnej aktywności obywatelskiej. Panie samo się organizują, same rozwiązują lokalne problemy, zaspokajają potrzeby mieszkańców. I to, czego im na przykład brakuje, to na pewno nie struktury, tak? Jedyne to, co mogłoby pomóc rozwijaniu się tej aktywności, to aby nie przeregulować pewnych kwestii. Bowiem panie na przykład nie sięgają po środki donikąd, są w stanie samo się finansować na poziomie takim, jak potrzebują lokalnie, ale pojawiają się różnego rodzaju mechanizmy prawne, które mówią, jak pani sprzedaje ciasto na festynie, że prowadzi nielegalnie działalność gospodarczą, w związku z tym panią trzeba ukarać i uciąć aktywność najlepiej obywatelską, bo wszystko można, co nie można, byle cicha i ostrożna, tak? Czyli dobrze, niech się jakoś to dzieje, ale potem na to są jakieś regulacje prawne i chciałabym, aby ta debata zmierzała w taką stronę, abyśmy zastanawiali się nad pewnymi dość szerokimi ramami, w jakich ta aktywność ma się odbywać, ale żebyśmy nie przesadzili też z regulacjami, bo wtedy myślę, że ta aktywność obywatelska nie będzie już taka obywatelska. Dziękuję. Dziękuję. Pan Bartek Jęczyjczak z Konina zamknie dyskusję naszą, a potem jeszcze poprosimy o podsumowanie panią profesor Gizę Poleszczyk. Znaczy ja zostałem poproszony, dzień dobry państwu, zostałem poproszony przez znajomych o przypomnienie, że Kościuszko dzisiaj coś zrobił, tak? Ach, złożył przysięgę, okej. Okay. Ale chciałem powiedzieć o trzech elementach dotyczących tego, co państwo tutaj opowiadacie od kilku godzin. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to, że w oderwaniu od rzeczywistości próbujemy od 21 lat robić rzeczy, które są w środowisku rynkowym, tak? Czyli obok nas są firmy, są przemysłowcy, jest administracja. Natomiast to, co mówimy tutaj od kilku godzin, to jest upieranie się przy tym, że działamy na zasadzie jednego takiego małego zwierzątka, panda, tak? Cały czas mówimy o tym, że powinniśmy coś dostać, że redystrybucja pieniędzy jest nie taka, jak powinna wyglądać, że konkursy grantowe są zorganizowane tak, a nie inaczej. Jesteśmy na tym rynku, tak? Tak samo umiejscowienie jak każda inna firma, jak inna organizacja i musimy między sobą konkurować, musimy jakoś sobie z tym radzić. I teraz zastanawiam się nad tym, czy nie moglibyśmy też trochę uderzyć się w pierś jako organizacje pozarządowe, bo chociażby to, jak wygląda rozdawanie pieniędzy czy rozdawanie grantów przez duże organizacje pozarządowe, tutaj też jest centralizacja, tak? Nie ma praktycznie redystrybucji na terenie pozostałych województw poza Mazowszem. Są tylko jakieś drobne przypadki, gdzie takie próby były podejmowane. Wiem, że jakiś czas temu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności myślała o tym, żeby tworzyć lokalne ośrodki, które będą bliżej tego, co robimy w terenie, tak? Co robimy, nie wiem, na Pomorzu, coś w województwie świętokrzyskim czy w Wielkopolsce. I muszę powiedzieć, że to jest chyba dla nas wspólne, tak? Czujemy ten sam problem, będąc w Wielkopolsce, czy będąc właśnie gdzieś na Podkarpaciu, że jest nam trudno przebić się z naszymi problemami, ale to robimy sami sobie, tak? W tych organizacjach, które rozdają pieniądze, są też ludzie z trzeciego sektora. To nie są ludzie z administracji, to nie są biznesmeni często. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to, że zachowujemy się, jakbyśmy byli w jakiejś obleganej świątyni, czy w obleganej twierdzy, tak? W getcie. Nasz język, którym mówimy do innych ludzi, jest dla nich niezrozumiały. Chcemy edukować młodych ludzi, młodzież w szkołach podstawowych, dzieci w przedszkolach. My mówimy tak, że sami między sobą się nie rozumiemy. Ja tutaj przez 2 godziny siedziałem i zapisywałem słowa, które są używane do tego, żeby mówić o tym, co robimy. Tak? Kto spośród nas łapie te wszystkie dziwne słowa, tą niby mowę? Fokusowanie, tak, regranting i inne dziwne rzeczy. Popatrzmy najpierw na siebie, jacy my jesteśmy. Jeżeli chcemy, żeby nas zrozumiano, żebyśmy byli partnerami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podsumowanie tej części debaty proszę panią profesor Annę Gizę Poleszczuk.
To proszę Państwa, prawdziwe wyzwanie. Ja sobie stanę, tutaj mam naprawdę sporo notatek, ale to tylko tak, żeby pamiętać. Ja nie będę się próbowała pokusić o takie podsumowanie merytoryczne i mądrzenie się na temat tego, co z tego wszystkiego wynika. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na wątki, które się pojawiają i które niewątpliwie wymagają refleksji w moim odczuciu. Pierwszy wątek, który pojawiał się w różnych sformułowaniach w obu częściach naszego spotkania, to niebezpieczeństwo i ryzyko generalizacji, szczególnie wtedy, kiedy ta generalizacja ma charakter oceny. Innymi słowy, z jednej strony mieliśmy do czynienia z głosami na temat generalnie słabości, niespełnienia obietnic, niespełnienia nadziei i tak dalej. Z drugiej strony mieliśmy głosy ludzi, którzy mówili, no ale zaraz, ja żyję, patrzę wokół siebie, dzieje się dużo dobrych rzeczy. Wydaje się, że to jest rzecz, która wymaga naprawdę namysłu, o której mówił między innymi Piotr Frączek, ale szczególnie pan, który mówił jako ostatni, przepraszam, nie odnotowałam nazwiska. Innymi słowy, no, chcę powiedzieć, że oczywiście jest tak, że jeżeli generalizujemy, to zawsze coś stracimy z pola widzenia. Co więcej, figura może się zrobić dwuznaczna. Wszyscy znamy takie paradoksalne figury, które raz są kaczką, a raz królikiem. Im bardziej się oddalamy, tym bardziej musimy być świadomi tego, że bardzo wiele rzeczy tracimy z pola widzenia. A jeżeli oceniamy, jeżeli wydajemy werdykt, mówiąc, że coś jest, że społeczeństwo obywatelskie nie istnieje, jest słabe albo jest jeszcze, albo wspaniałe, jest wprost przeciwnie, to zawsze należy wtedy odpowiedzieć na pytanie, dobrze, ale w stosunku do czego ja to oceniam i czy w ogóle należy to oceniać, czy należy po prostu temu się przyjrzeć. I również jakie są konsekwencje generalizacji, ponieważ ja sobie łatwo mogę wyobrazić, że osoba, która robi fantastyczne rzeczy, tak jak pani, czy wszyscy państwo, którzy o tym mówili, kiedy słyszy, że się nie udało i że nie ma społeczeństwa obywatelskiego, kapitał społeczny pełza po ziemi i w ogóle jesteśmy skazani na stracenie, to muszą czuć się niesprawiedliwie osądzeni i to ma też poważne konsekwencje. Więc ja bym też chciała, żebyśmy się zastanowili, kiedy generalizujemy, co robimy sami sobie. I czy rzeczywiście jest nam to do czegoś potrzebne, a jeżeli tak, to do czego? Na tym tle pojawia się niezwykle ważny postulat, chyba szczególnie jasno sformułowany przez Piotra, mianowicie, jak pytać i czy my rzeczywiście wszystko wiemy? Może postarajmy się wyskoczyć z tych założeń i tych powielanych już założeń naszego myślenia i stanąć z boku i przyjrzeć się temu, co rzeczywiście się dzieje. Ale to, co w tym kontekście, czyli takie wołanie o jakąś inną perspektywę, żeby może przestać bez przerwy patrzeć z jakiejś bliżej nieokreślonej perspektywy normatywno-idealistyczno-nierealistycznej, tylko powiedzieć dobrze, odkładamy to na bok, zobaczmy, co tu rzeczywiście mamy i jak to wygląda. Innymi słowy, czy wszystko wiemy i jaka jest nasza filozofia działania? To jest bardzo ważny postulat. Chciałabym w jego kontekście zwrócić uwagę na dwa wątki, które się pojawiły. Na wątek, który pan poruszył, ale który się pojawiał powszechnie również w ostatnim głosie, mianowicie jakim językiem my się właściwie komunikujemy. To jest trochę tak, jak my byśmy wstydzili się i się bali pewnych starych słów, które są powszechnie znane i które może rzeczywiście zostały trochę wykoślawione, ale które niosą właściwą treść. I poszukujemy zamiast nich słów, które budzą opór, alienują i dystansują. Ponieważ, opowiadając też anegdotę, to powiem Państwu, że jak robiliśmy badania na temat wolontariatu, które jest przecież nowym słowem zupełnie, które się pojawiło po 1989 roku, to jak rozmawialiśmy z takimi do szpiku kości wolontariuszami, czyli takimi ludźmi jak pracownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia na przykład, tak? To jak myśmy mówili, o, czyli jest pan wolontariuszem, to oni się tak otrzepywali i mówili, nie, broń Boże, ja nie jestem żadnym wolontariuszem. Innymi słowy, zastanówmy się rzeczywiście nad tym językiem i czy musimy używać takich słów pod groźbą tego, że nie komunikujemy się z ludźmi.
I to mnie prowadzi do trzeciego punktu, który się pojawiał naprawdę bardzo powszechnie, mianowicie punkt, który dotyczy relacji między organizacjami społecznymi, tak? Bo tak pewnie należałoby po prostu powiedzieć, tak? Między organizacjami społecznymi a samymi ludźmi, czyli tym mitycznym społeczeństwem. Ponieważ zwracano tutaj uwagę na to i szczególnie silnie było to wyraźne w tym, co mówiła pani wójt, mianowicie my jednak mamy tendencję do takiego judymowskiego, paternalistycznego traktowania ludzi, że my właśnie lepiej wiemy, że my ich tu wyedukujemy, pouczymy, wytrzemy im nosy, tam zaprowadzimy ich w świetlaną przyszłość i tak dalej. I to musi dystansować i alienować. Innymi słowy, pojawiały się tutaj głosy dotyczące filozofii działania, że albo nie tylko domagamy się tego, żeby nas jako partnerów traktowała administracja publiczna, ale my sami traktujemy jako partnerów ludzi, dla których staramy się pracować i z którymi staramy się pracować. Ponieważ tak naprawdę też pojawił się taki głos, szczególnie w tej ostatniej wypowiedzi, ale też i bardzo często, że właśnie te okulary, które nakładamy i ten nowy język i to, że my myśląc o społeczeństwie obywatelskim patrzymy na wzory czerpane z zagranicy, ale nie patrzymy w naszą przeszłość. W to wszystko, na czym możemy zbudować czy też odbudować coś, co w Polsce było niezwykle żywe, bo ja nie znam kraju, który miałby dużo bardziej znaczące tradycje samoorganizacji czy samopomocy społecznej niż Polska, prawda? I pojawiały się właśnie takie głosy, że my mamy zasoby, że to wszystko, co my mówimy, jest efektem właśnie pewnego złudzenia perspektywy. Mianowicie mamy koła gospodyń wiejskich, które nie szukają żadnych pieniędzy, nie ubiegają się o żadne granty, potrafią się same zrzucić, potrafią same coś zrobić i w ogóle wszystko jest jakby i jakby nie mają poczucia krzywdy, ale one oczywiście nie nazywają się społeczeństwem obywatelskim, ani tym bardziej organizacją pozarządową. Więc mamy ogromne zasoby ludzi, którzy jeżeli potrafili, co dzisiaj mówił profesor Czapiński, sami zainwestować w swój kapitał ludzki, oni też inwestują w kapitał społeczny. Sieci społeczne, o których wiele osób tutaj mówiło, istnieją. Jeżeli właściciele Lanosa potrafią się skrzyknąć i znakomicie to rzeczywiście funkcjonuje, to może nie jest z nami tak źle i z tym społeczeństwem obywatelskim, tylko my nie szukamy tam, gdzie coś jest, tylko tam, gdzie jest jasno, mianowicie gdzie coś jest oświetlone przez nasze własne idee i wszystkie te słowa, których używamy. Nie dostrzegamy również zasobów, które istnieją i które wystarczyłoby po prostu dostrzec i uszanować trochę, również w takiej sferze instytucjonalnej. Pani wójt mówiła tutaj o ochotniczych strażach pożarnych. Oczywiście, że one bywają różne, ale budując na tym, co ona powiedziała, no trudno sobie wyobrazić na wsi organizację, która miałaby większe zaufanie społeczne niż ma ochotnicza straż pożarna. Wynotowałam sobie jeszcze, to jest mój konik, dlatego moi znajomi na sali się strasznie śmieli, jak pani wójt powiedziała o ludowych klubach sportowych. No to jest ogromna sieć obejmująca całą Polskę, też ona bywa różna, ale jest. Więc nie przesadzajmy z tym. Więc tak naprawdę zacznijmy patrzeć na zasoby i myśleć o zasobach, taki byłby postulat i z tej perspektywy zastanowić się, na które konie warto stawiać, co trzeba zrobić w pierwszym rzędzie, może na przykład właśnie robić edukację, ale nie edukację, gdzie uczymy dzieci trudnych słów, tylko gdzie rzeczywiście staramy im się pokazać złożoność czy wprost przeciwnie, wagę różnych czynników społecznych. I na koniec, bo dużo by jeszcze można było mówić, na przykład o zapoznaniu biznesu w całym tym myśleniu o sieciach i o społeczeństwie obywatelskim, ale chciałabym na koniec tylko zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna to znalazłam w publikacji na dzisiejsze spotkanie, bardzo króciutkie uwagi pana Wiktora Osiatyńskiego, którego nie ma tu dzisiaj z nami i które po prostu, szczerze mówiąc, zwaliły mnie z nóg,
ponieważ on w tej skromnej notce, która ma niespełna dwie strony, właściwie naprawdę proponuje nam pewien nowy język i sposób myślenia, właściwie nie nowy, tylko stary, ale może raczej przypomina. Mianowicie, on bardzo prosto definiuje społeczeństwo obywatelskie, nie będę tego czytała, ale wymienia jego funkcje. I pierwsza i podstawowa funkcja to jest funkcja społeczna, gdzie Wiktor Oświatyński mówi, że polega ona na tym, żeby ludzie się rozwijali, tak, żeby byli twórczy, żeby wzajemnie, nie wiem, się inspirowali i tak dalej, coś bardzo skromnego, o czym my zapominamy i to jest funkcja w ogóle naczelna. Ona jest jeszcze, znaczy jeszcze tam są dodatkowe rzeczy. Druga funkcja, no to ją nazywa samoorganizacją czy też samopomocą. Mogę, proszę Państwa, powiedzieć jedno, budując na Lanosie i na gospodyniach wiejskich, że naprawdę nam tego nie brakuje. A jak jeszcze dołożymy do tego masę spontanicznych, również niesformalizowanych inicjatyw kulturalnych, jak Polska długa i szeroka, chłopaki po piwnicach i po garażach zakładają kapele, tańczą i śpiewają. No naprawdę jest tego bardzo dużo. I pan Wiktor Oświatyński mówi, że to są funkcje zasadnicze. Że społeczeństwo obywatelskie to jest coś, co pomaga nam się rozwijać, iść naprzód i realizować nasze marzenia, aspiracje, pragnienia i potrzeby, że właśnie mogę pograć w kapeli albo zrobić coś innego. No potem wymienia funkcję pomocniczą, ale mówi, to jest funkcja w istocie rzeczy mniej ważna, chociaż u nas jest ona w przewadze i co więcej jest to właśnie funkcja, która uzależnia nas od władz publicznych, tak? Bo to jest właśnie dokładnie kwestia kontraktowania, zlecania usług i tak dalej. Potem jeszcze mówię o niewiarygodnie ważnej funkcji, o funkcji twórczej, że społeczeństwo obywatelskie służy do tego, żeby inspirować i animować debatę, czyli to, co robimy tutaj. Żeby wprowadzać nowe wątki, ale żeby też mówić we własnym imieniu. Wracam do tego, o czym mówił Kuba Wygnański, tak? Że właściwie już od wielu lat mówi się za nas. Mówią za nas eksperci, którzy nam mówią, jakie jest polskie społeczeństwo, w tym obywatelskie. Mówią nam dziennikarze, tak? A my siedzimy i tego słuchamy i tylko albo się czujemy skrzywdzeni, albo zdołowani, albo jeszcze jacyś tam inni. No mówmy za siebie, według mnie to jest najważniejsza funkcja społeczeństwa obywatelskiego, żeby artykułować pozytywną społeczną samowiedzę, a nie siedzieć po prostu i dawać sobie, oblepiać się etykietami pod tytułem roszczeniowi, bierni, leniwi, piją, tam jeszcze są jacyś tam i tak dalej. No i wreszcie coś, co nazywa kontrolną funkcją, o czym też tutaj dzisiaj była mowa i chodzi po prostu o monitoring, o strażniczą rolę społeczeństwa obywatelskiego, która dotyczy nie tylko według niego kontrolowania państwa, ale monitorowania samych siebie, na przykład samorządów zawodowych, korporacji, nas samych i tak dalej. I Wiktor Oświatyński mówi oczywiście, żeby to tak działało, muszą być warunki po stronie państwa. Myśmy dzisiaj o nich bardzo dużo mówili, ale wtedy ostatnia rzecz to byłaby konkluzja, do której doszedł ostatni z dyskutantów. Mianowicie po naszej stronie też są jakieś warunki i też warto nie bić się w piersi, oskarżać, kto zawinił, prawda, i tak dalej, tylko po prostu popatrzeć chłodnym okiem i nauczyć się z własnego doświadczenia, czyli zrobić po prostu ewaluację w takim neutralnym sensie tego słowa i powiedzieć, no, jakie muszą być warunki po naszej stronie, żeby to wszystko działało tak, jak wszyscy o tym marzymy. Więc ja myślę, że to są takie wątki, które pewnie warto będzie podjąć, oprócz tego wątku, który też mam oczywiście wynotowany, mianowicie identyfikacja i usuwanie barier. Czy to będzie finansowanie, czy generatory wniosków, czy cokolwiek innego, ale musimy je wylistować i musimy się razem zastanowić, co należy zmienić i o to zawalczyć właśnie jako społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję. O słowo na zakończenie konferencji proszę pana premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Proszę Państwa, bardzo się cieszę z tej dyskusji. Były głosy bardzo różnorodne, tak jak różnorodne jest to właśnie społeczeństwo obywatelskie i te organizacje obywatelskie, pozarządowe, jakie nie nazwiemy. Tak samo istnieje oczywiście problem stosunku tych organizacji i władzy publicznej, administracji państwowej, samorządowej, która różnie się układa. Ten stosunek się różnie układa, ale niewątpliwie potrzebna jest tu zmiana w kierunku tego państwa obywatelskiego, a więc partycypacji, uczestnictwa, odczuwania potrzeby uczestnictwa i żeby to nie było, tak jak na przykład konsultacje społeczne, wysłuchania społeczne, żeby nie były grą pozorną, bo moim zdaniem nic tak nie szkodzi jak gra pozorna, która no właśnie burzy to zaufanie. Więc to wszystko nam jest potrzebne. Ja myślę, że jak sięgniemy do tych pierwszych diagnoz profesora Czapińskiego i do głosów w tej debacie, to widzimy całą tą gamę od wielkiej diagnozy, prawda, do tych konkretnych spraw. I uderzyło mnie tutaj w głosie Jakuba Wygnańskiego to, że on powiedział w pewnym momencie, no, że przedstawiciele tych organizacji społecznych, obywatelskich, pozarządowych nie chcieliby być po raz kolejny zawiedzeni jakimś zrywem. Więc ja bym chciał powiedzieć kilka słów o zamierzeniach, które tutaj mamy dalej jako kontynuacja, ale powiedzieć od razu, że to, czy będzie to czy państwa nie zawiedzie tutaj nasza pomoc, myślę o kancelarii prezydenta, no trochę zależy od tego, jak państwo będą nas naciskać, ażebyśmy tymi sprawami się zajmowali. Więc takie najbliższe działania to jest pod koniec kwietnia będzie, jak już wspominał Henryk Wujec, następna debata na temat barier prawnych i barier finansowych. Kolejna rzecz, o której myślimy, to jest zastanowienie się nad tak zwanym dziennikarstwie obywatelskim, czy niezawodowym, tych różnych inicjatywach, podtrzymywanie ich w mediach lokalnych. No, to, co już było wspomniane, współpracuje kancelaria z koalicją organizacji pozarządowych Masz Głos, Masz Wybór na rzecz poprawy jakości procesu wyborczego w Polsce. Rozpocznie też w kwietniu pracę zespół roboczy, który pracować będzie nad nowymi rozwiązaniami prawnymi ułatwiającymi finansowanie działalności społecznej w Polsce, ale to jest praca długofalowa, żeby tego się dopracować, długa jeszcze. Oczywiście będziemy współpracować w opracowaniu zmian w ustawie o stowarzyszeniach ułatwiających zrzeszanie się. Więc proszę Państwa, sprawa naprawdę istotna jest, ażeby to nasze spotkanie było zachętą, nie tylko diagnozą, nie tylko stwierdzeniem tych barier, ale stwierdzeniem się, ale zachętą. Zachętą do rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, właśnie nawiązując do tych pierwszych diagnoz z naszej konferencji aż do ostatnich, że potrzebny jest postęp jakościowy w Polsce w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. A równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ten jakościowy postęp to nie jest kwestia jakiegoś jednego wielkiego kroku, ale to jest kwestia mozolnej pracy organicznej i mozolnego, stałego nacisku na władze publiczne, państwowe, administracyjne, rządowe,
i na władze samorządowe w kierunku tego niepozorowanego współuczestnictwa. No i na tyle, na ile to jest możliwe, kancelaria chce być tu punktem odniesienia do Państwa postulatów, ażeby ten jakościowy proces osiągać, proces jakościowej zmiany i ażeby ten nacisk na opinię publiczną, na debatę publiczną Państwo mogli wywierać. Macie tu w tych sprawach swojego człowieka, Henryka Wójca, wasz człowiek w Kancelarii Prezydenta, człowiek organizacji pozarządowych się tym zajmuje. Ja się do tego też dokładam. Dziękujemy Wam bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie na to spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca. Życzymy Państwu dobrego powrotu do domu i stałego z nami później kontaktu. Dziękuję. Dziękuję panie premierze, dziękuję państwu.